Pan z wami słowa Ewangelii według Świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił szabat. Lecz Jezus im odpowiedział Ojciec mój działa, aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem, jak Ojciec wskrzeszał marłych i ożywia. Tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli, usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy co są w grobach usłyszą głos Jego i ci, którzy pełnili dobre czyny pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie. Przyj Duchu Światłości przez Maryję Matkę Światłości. Aby było w nas światło Jezusa. Shala, Maria, Mala, Jalala, Lala, Jariera, Re Solon. Maria, Selej, Maria, Selej. Szelomach, Jadaj, Hrach, Kilka myśli z dzisiejszej bogatej w treść liturgii Słowa Bożego. Księga proroka Izajasza, pan mówi: Nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię. W dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. I kolejne słowa, aby rzec więźniom, wyjdźcie na wolność, a w ciemnościach, ukażcie się. A więc na tym polega czas łaski, dzień zbawienia, czyli na uwalnianiu. Na wyprowadzaniu z więzienia na wolność, i na oświeceniu, wyprowadzaniu ludzi z ciemności do światła. I kolejne słowa Pana, odpowiedź na wypowiedź wielu ludzi: Pan nie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Niektórzy tak mówili: w bólu, w cierpieniu opuszczeniu, które doświadczali od ludzi, ale Bóg im wyjaśnia, Bóg mu mówi tej osobie, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Czyli Pan tutaj poprzez ten obraz związany z matką, która Troszczy się o swoje niemowlę, niemowlę bez matki, jest całkowicie bezradne i skazane na śmierć. Zostawione same sobie umiera. Ale cechą matki kochającej jest to, że troszczy się o syna swego łona. Nie pozwoli skrzywdzić to ciątko, które. Ma przy sobie, które karmi, które pielęgnuje, które usypia, które błogosławi, e, ubiera i tak dalej. Takie dziecko w ramionach takiej matki jest bezpieczne, jest błogosławione, szczęśliwe. I Bóg mówi, że niemożliwe jest wręcz, żeby. Niewiasta zapomniała o swoim niemowlęciu, ale jeżeli tak się zdarzy, a niestety zdarzają się takie przypadki, że oprócz matek kochających swoje dzieci są takie, które wyrzucają je na śmietnik po urodzeniu albo biją, a nawet zdarzają się dzieciobójstwa. Nie mówiąc słyszę o tym, że jak straszne jest to, że matka może zabić dziecko, które ma w swoim łonie przez aborcję. Ale to są wyjątkowe sytuacje, chociaż są. Większość kobiet, które ma swoje dzieci, troszczy się o nie. I Pan poprzez ten obraz mówi, że i nawet by matka zapomniała o dziecku, ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Jesteś moim niemowlęciem, o które będę dbał i troszczył się. Jakie wspaniałe słowo Pana, zapewnienie, skoro On tak mówi, to tak jest i tak będzie. Każdy z nas w dłoniach Boga jest jak matka, właśnie jak dziecko w dłoniach matki. Więc nie lękajmy się. Bóg jest o wiele bardziej troskliwy, miłujący i Opiekujący się nami o wiele bardziej niż my, wszystkie matki najlepsze razem wzięte. I kolejne słowo Pana, mówiące nam o tym, że On jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu, bardzo łaskawy, dobry dla wszystkich, Jego miłosierdzie nad wszystkim. Pan jest blisko wszystkich, którzy go wzywają. Podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, wszystkich zgnębionych na duchu. Kolejne słowa Pana pocieszające, umacniające, dla nas, którzy często upadamy na duchu, jesteśmy strapieni, zmęczeni, znużeni sprawami tego świata, innymi ludźmi, czasem, samymi z sobą też, samym sobą też jesteśmy zmęczeni i trudno nawet znieść nasze własne słabości co dopiero innych. Wydaje się, że ten świat tylko przygnębia, przytłacza. Ale Pan zapewnia: nie szukaj w świecie tego, czego tam nie znajdziesz. Szukaj radości, szczęścia i życia we mnie, bo we mnie znajdziesz. I o tym mówi w Ewangelii Pan Jezus, mówi o tym, że ma szczególną moc, dano od Ojca, że współdziała razem z Ojcem, że cokolwiek widzi u Ojca, to Jezus też czyni, że jest zależny od Ojca, ale z miłości, nie jak niewolnik, że wypełnia wszystko to, co Ojcu się podoba, aby ludzie się dziwili i zachwycali tym, a nie buntowali, nie bluźnili. Niektórzy zarzucali więc Jezusowi, że mówi o takiej bliskości z Bogiem, jakby sam był Bogiem, no bo przecież powiedział prawdę, jest Bogiem z Boga, światłością ze światłości. Dlaczego ma e, do tego się nie przyznawać albo zaprzeczać temu? Dlaczego ma nie czynić cuda w Szabat, jeżeli On ustanowił Szabat i może czynić w Szabat co chce, a Bóg czyni zawsze to, co dobra, tym bardziej w Szabat dla dobra człowieka i dla swojej wiekuistej chwały? Więc tutaj Pan Jezus zapewnia o tym, że daje życie w imieniu swojego ojca i kto czci jego czci ojca kto gardzi nim gardzi ojcem więc ci ludzie którzy pogardzali Jezusem tak naprawdę pogardzali Bogiem Ojcem którzy prześladowali Jezusa tak naprawdę sprzeciwiali się Bogu Ojcu więc pan mówi czcijcie mnie a uczcicie wtedy ojca kto słucha mnie i wierzy w ojca który mnie posłał ma życie wieczne. Nawet Pan mówi, nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Czyli to są wyjątkowe y, sprawy, y, ale zdarza się, że ktoś właśnie od razu po śmierci idzie do życia wiecznego bez czysta. Sąd Boży polega na tym, że Bóg stwierdza: jesteś do mnie podobny poprzez to, że mój syn jest w tobie. Wejdź do mojej chwały. Od razu raduj się życiem wiekuistym. I Pan mówi też, Pan Jezus, że kto usłyszy Jego głos i przyjmie Jego słowa, żyć będzie. Czyli mówi tu o duchowym wskrzeszeniu, duchowym życiu, duszy. Ale mówi także, że nadejdzie jeszcze inny dzień wskrzeszenia ciała. Wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Czyli najpierw mówi o zmartwychwstaniu duchowym, ale potem również tym fizycznym. Te dwa zmartwychwstania są jedno. Eee, I to wszystko dokonuje się przez słowo Jezusa, przez Jezusa. On ożywia, On jest zmartwychwstaniem i życiem. Biada tym, którzy zmartwychwstaną do potępienia ale jak wielka chwała i nagroda jest dla tych, którzy zmartwychwstaną do życia. Dlatego, że tutaj miłowali Jezusa. Nieustannie pokutowali, nawracali się, słuchali Jego słów. Zapałem i z gorliwością je wypełniali. Pójdą na zmartwychwstanie do życia. Jest takie świadectwo, taka opowieść w dzienniczku Świętej Faustyny, kiedy ona była w szpitalu, ciężko chorowała. W tamtym czasie w Polsce było wielu Żydów i również niedaleko niej była Żydówka, która też była ciężko chora. A Święta Faustyna miała takie pragnienie, aby została ochrzczona ta Żydówka, ale Żydzi, którzy byli przy niej, nie pozwalali na to, nie zgadzali się na żaden chrzest. Ale ona gorąco się modiła, też koronką do Bożego Miłosierdzia, o ten dar dla niej. I e, nadszedł znaczy taki moment, że ona zaczęła konać takim bólu. E, pielęgniarki zaczęły biegać, prosząc, szukając i prosząc też o pomoc lekarzy. E, także rodzina też rozpieszkła się, żeby szukać pomocy, żeby ktoś jej pomógł. I w tym czasie jej spółsiostra, zakonna, ochściła tą Żydówkę jeszcze przed Oczywiście Chrztem, pytając się, mimo że ona już konała, cierpiała bardzo, czy ona chce przyjąć chrzest. I kiwnęła głową, że tak. I uściła ją ta siostra. I moment i bardzo spokojnie skonała, właściwie zasnęła jak niemowlę. W łonach, jak w niemowlę przy sercu matki i zaraz chwilę potem święta Faustyna miała wizję duszy tej Żydówki, która była tak piękna, bo zaraz po chrzcie, świetlista, błyszcząca, szczęśliwa, i jak ta dusza tej Żydówki zaraz po chrzcie, po śmierci była wprowadzana do nieba. Do życia wiecznego, od razu. Więc, y, dlatego radujmy się tym, że i nas coś podobnego czeka. Pragniemy tego, pragnijmy jeszcze bardziej. E, I miejmy również e, takie postanowienie, bo wielu z nas jest we wspólnocie albo związany ze wspólnotą, żeby żyć szczególnym charyzmatem miłości i miłosierdzia Jezusa. I głosić ten charyzmat, tą miłość i miłosierdzie Pana e, całym swoim życiem, modlitwą, Słowem i czynem. A przez to osiągnąć świętość i życie wieczne dzięki naszemu Panu, który jest zmartwychwstaniem i życiem.